zgodnie z zapowiedzią wracamy. Mariusz Gierej, Tomasz Sommer, Łukasz Warzecha, który mówił przed chwilą o rezygnacji Jacka Bartosiaka z szefowania Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu w budowie, powołując się na swoje własne informacje, że była ta rezygnacja spowodowana, albowiem nikt tego oficjalnie nie ogłaszał, jakby upartyjnieniem i uznajomieniem, tak? Inwestycji ze spółkami Skarbu Państwa. Czyli standardami, tak, które niestety w państwie polskim obowiązują od lat 30 i nie wiem, czy miało się zmienić, bo właściwie nawet nikt nie obiecywał, że jest. Ale warto w ogóle w kontekście tej całej dyskusji, w którą stronę idą te decyzje polityczne, jaki jest rodzaj propagandy i nazwijmy to cash flow pod tą propagandę, przypomnieć taki fakt, który wypłynął właśnie w minionym tygodniu i był jakoś tam komentowany. Otóż Wenezuela, która jest bohaterem już od paru sezonów wszystkich komentarzy, opisów. Wenezuelskich seriali. Tak, mamy wenezuelski serial od 3 lat zgodnie z tą tradycją. I otóż okazuje się, że ten kraj jeszcze w końcówce lat 40. był w pierwszej dziesiątce najbogatszych krajów świata. I jedyne 60 lat różnych socjalistycznych reform, ofiarowywania kolejnym częściom społeczeństwa różnych tam przywilejów, to doprowadziło do tego stanu, który obecnie mamy. Ja nie wiem, czy wy wiecie na przykład o jednej z reform jeszcze poprzedniego prezydenta, Chaveza, który w pewnym momencie powiedział, że jak rozwiązać problem bezdomności. No przecież są hotele, w hotelach z reguły obłożenie nie jest pełne, to po co się te pokoje mają marnować? Bardzo pomysłowy człowiek. I wprowadził prawo, które zobowiązywało dawanie... Jak mają pusty hotel, pokój, to mają dać bezdomnym. Łatwo się domyślić, co się stało z biznesem hotelarskim. I to jest, już rzeczywiście anegdota, ale krok po kroku... 50 lat takich właśnie, różnych reform widzisz, i jest krok po kroku. Ja się obawiam, 50 że lat, w Polsce 50 to lat, a tu jest imperatyw kategoryczny, że trzeba wygrać wybory w tym roku, bo jak nie, to je wygra Targowica i Polska przepadnie. I wcale nie mówię tego tonem ironicznym, tylko rzeczywiście perspektywa ewentualnego objęcia władzy przez Grzegorza Schetynę jest mniej więcej taką perspektywą. Znaczy, ja mam wrażenie, że Tomek trochę nie zauważył, że wydarzył się rok 2008 i doktryna liberalna trochę została pobijana wtedy. Myślę o Lehman Brothers? Mówię o tych wydarzeniach. Natomiast ja powiem tak, w przypadku Polski, w przypadku Polski, pierwsze 500+ było impulsem, które pozwoliło tak naprawdę podnieść zarobki Polaków, bo one były skandalicznie niskie. Nie było uzasadnienia żadnego, żeby na przykład osoba, która pracuje w Lidlu polskim, zarabiała 4 razy mniej niż w Lidlu niemieckim. Sam 3 razy mniej, prawda? Więc ten tak jakaś przyczyna była, bo jednak ceny są też znacznie niższe, tak? Ale i zyski. Chyba w Niemczech ceny są niższe. Ceny są takie same, albo większe. Chyba globalizacja troszeczkę zmieniła te reguły wolnorynkowej gry, które kiedyś można było tak sobie łatwo rzucać. I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, która jeszcze wrócę do tego, co mówił Łukasz, to jest do sytuacji poszczególnych również spółek Skarbu Państwa. Ponieważ zawsze, wydaje się, że po prostu są takie kury znoszące złote jaja, prawda, studnia bez dna, a jak popatrzymy na wyniki tych spółek, ja czekam w tej chwili na wyniki całoroczne, bo porównywałem pierwsze półrocze 2018 do pierwszego półrocza 2017, bo te wyniki były i to są spadki rzędu 25% zyski. Więc przypomnę stadniny koni, prawda, co się z tymi stadninami wydarzyło. W związku z tym tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość powinno przemyśleć, co z tą gospodarką, nawet tą państwową. Ale ja wrócę do imperatywu kategorycznego. Trzeba najpierw wygrać wybory. I wydaje mi się, że wszystko, co się w tej chwili dzieje, to nie jest tak, że proste obiecywanie to jest wygrana w wyborach, bo gdyby tak było, to KPN by na przykład rządził, który obiecywał chyba 300 milionów na głowę Polaka, jeśli pamiętam, przebił wszystko, ale też... Na stare pieniądze, wyjaśnijmy. No na stare pieniądze, a nasz ulubiony Wałęsa 100 milionów, przypominam. Tak, a oni go 3 razy przebili i poszło to w groteskę w którymś momencie, bo jednak nikt już w te obietnice nie wierzył.
PiS bazuje na tym, że właśnie jest wiarygodny w granicach. Wszystkiego nie dotrzymamy może, ale coś tam dotrzymamy. Pieniądze są. Oni krzyczą, że nie ma. Mówili, że nie ma wtedy i teraz też mówią, że nie ma, a te pieniądze są. A one są, albo w każdym razie są do pożyczenia. Więc, a jakby co to się dodrukuje? A to no, będzie, ale wszystko, co będzie, wszystkie skutki będą później. Na razie trzeba osiągnąć ten efekt. I ja mam wrażenie, że PiS jest bardzo pragmatyczny w tym, bo Mariusz dobra. Wspomniał o NBP, o KNF-ie. No już nie chcę wspominać o panu Bill, którego nazwiska nie mogę wymówić, Austriaku. Bill Kfellner. Bill Kfellnerze. O panu B, który no, okazał się jakimś humbugiem, no, raczej ośmieszył ideę wykrywania afer. Ja mam wrażenie. Bill Kfellner. Dobra, nieważne. No ten mandziara w zmiennikach jest taki, bo nie może zapamiętać nazwiska tego, pana obywatela mandziary. No i więc ten pan, już o tym nie wspominam, bo powiedzmy, że on bardziej ośmieszył ideę oskarżania PiSu o cokolwiek, niż rzeczywiście PiS skompromitował, ale gdzieś tam poszedł sygnał chyba przyjęty przez społeczeństwo, no oni nie są partią moralnej wyższości. 3 lata temu PiS startował jako partia moralnie lepsza. Teraz no, udało się go odrzeć z tego odium moralnej lepszości. W związku z czym co PiS robimy? No dobra, może nie jesteśmy moralnie lepsi niż tamci, ale przynajmniej wam dajemy. No, czy to jest pragmatyczne, czy to nie jest logiczną odpowiedzią na NBP i na KNF? Coś w tym jest, bo to jest rozszerzenie, że... Teraz wprawdzie kamy, jak wiadomo, ale oprócz tego jeszcze ochłap dla was. Teraz nadal. Takie rozszerzenie tej koncepcji, takie, że to tam... To jest, krótko mówiąc, przechodzimy od hasła dobra zmiana do hasła dobra zmiana. Z tą różnicą jedną właśnie, tylko że cały czas ja wracam do tego... Zmiano trwaj raczej. O kogo tutaj takie. Się toczy walka. No więc to jest... Ja mam wrażenie, że nikt możesz powtórzyć tego... ten mądry termin? Prawo malejących korzyści krańcowych. Tak. Że mam wrażenie, że nikt tego dobrze w żadnym sondażu, przynajmniej z tych oficjalnych, socjologicznie nie rozpisał. Który sektor wyborców jest najbardziej na te impulsy podatny? Czy to są, bo przecież w dużej mierze to, co PiS zrobił, będzie oddziaływać na ludzi, którzy i tak już by na PiS zagłosowali. Ale... Więc efektywność tego będzie średnia. No, ale wiesz co? Na ile będzie to efektywne dla tej małej grupy, ale która się toczy tutaj, walka? Tutaj moim zdaniem możemy wnioskować, o jaką grupę chodzi tak naprawdę, po tym, jak funkcjonuje... propaganda albo media, albo politycy PiS, kogo atakują w tej chwili. Ja mam wrażenie, że nastąpił bardzo duży powrót do ataku na PSL. Szczególnie po tym przyłączeniu się do koalicji tej europejskiej. Na pochyłe drzewo, no wiesz, PSL się stał tak, w sojuszu z Zielonymi LGBT się stał tak wdzięcznym, Rafał, obiektem do ataku. Ja nie wiem, czy pochyłe drzewo, bo kwestia PSL-u to jest jeszcze, nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, czy mamy w tej chwili już... Jak najbardziej, proszę bardzo. Więc czas powoli przejść do opozycji. Tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, bo jeżeli tak racjonalny polityk jak Kosiniak-Kamysz podejmuje taką decyzję, to znaczy, że być może, nie wiem, na przykład porządkuje PSL w środku, że wiecie, towarzysze, tutaj tyle się dało i tak dalej. Nie wiemy tego, ale to, że po zjednoczeniu tej koalicji europejskiej głównym osią ataku polityków Prawa i Sprawiedliwości stał się PSL, może świadczyć o tym, że największe straty również były na wsi. Tym bardziej, że tak naprawdę na wsi poprzedni sezon, nazwijmy to, był klęską urodzaju, a państwo sobie z tym nie poradziło. Ale jest pewna oznaka, która mogłaby wskazywać na to, że jednak jakiś wpływ na całokształt koalicji europejskiej wejście PSL-u ma. To znaczy na tej konferencji bardziej, na której była prezentowana ostateczna postać koalicji europejskiej, przypominam, schowano Barbarę Nowacką. I właściwie tak do końca nie wiadomo, jaki jest jej status w tej chwili w koalicji europejskiej. Niby jest, ale trochę schowano, z boku, tak jakby nieoficjalnie. Dostała basen i niech się cieszy, natomiast więcej to nie wniosła. Natomiast zwróć uwagę, że po prostu zastąpiło Nowacką dwoje współprzewodniczących zupełnie wirtualnej partii Zielonych, która równie nie istnieje jak inicjatywa pani Nowackiej. Tak, ale nie a mają... Zresztą uważam, że to jest partia jawnie faszystowska, bo jak już
sięgają, polityki energetycznej zielonej. No tak, bo jak już sięgają po ideę parytetu, że musi być dwoje przewodniczących parytetowo, a nie tylko mężczyzna, tylko mężczyzna i kobieta, to ja się pytam, gdzie jest współprzewodniczący homo i trans. Ale... to powinien, czwórka to jest minimum, no a w ogóle powinny być no tutaj, tyle, ile płci, czyli 60. Tu pełna taki zgoda, zwykły i cięty, bo no to jest zgoda, ale już nie rozmawiają o rzeczach oczywistych. No ale nie, to jest, wydaje mi się, jakaś decyzja, jeżeli tych dwoje ludzi, no delikatnie mówiąc, mało znaczących, no pan Kudłaty ma taką ksywę, znany jest ze wszystkich protestów, bo żadnego nie opuszcza, ale tych dwoje ludzi na równych prawach ze Schetyną, Czarzastym, Kosiniakiem, Kamyszem, nie, którzy, no nie na równych, których partie istnieją i panią Lubdauer, która jeszcze ma paru posłów, oni w tym, no gdzie na równo, siedzą, ale, przybijają nie, piątki, dobrze, daj ale, łapę, dobrze, tak, ale prawda, nie widziałeś ale nie tego o zdjęcia. To, ale no. Nie o to mi chodzi. Jeżeli rozmawiamy o tym, jakie skutki dla PSL-u ma wejście do Koalicji Europejskiej, to wskazuje, że Barbara Nowacka, która była najbardziej kojarzona z agresywnie antyklerykalnymi, lewackimi wypowiedziami, została schowana w związku z tym, że wchodzi PSL do koalicji, a pokazano zielonych, których nikt z niczym nie kojarzy. No, zieloni, to taka europejska tu konstrukcja. Zielonych się kojarzy z zakazem hodowli futerkowców, drobiu, a ostatnio nawet z kampanią domagającą się, żeby zakazać dojenia krów. Moim zdaniem nie kojarzy się ich z niczym. To jednak pokazuje, że jakaś tutaj decyzja została kierunkowa podjęta. Zobaczymy jeszcze, co się dalej będzie z Barbarą Nowacką działo. Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że oni weszli do tej koalicji, żeby ją stabilizować, ponieważ bez PSL-u ona by poszła na lewo, a dzięki wejściu PSL-u właściwie nie wiem, no wynikało, że się ustabilizuje jako ta konserwatywna kotwica, o której mówił Schetyna. A ja bym jeszcze wrócił do początku, bo PiS próbuje utwardzić swój elektorat, czy tam przynajmniej tą grupę, która dotąd głosowała, ale przypomnijmy, że PiS wszedł na pozycję bezwzględnej większości tylko i wyłącznie dzięki temu, że poślizgnęły się trzy partie, czyli to było 13% w sumie elektoratu, czyli SLD, Wolność i Razem nie weszły, to w sumie i dzięki temu PiS mógł samodzielnie rządzić. Teraz te 13%, znaczy liczenie na to, że znowuż się przypali, prawdopodobnie jest nieracjonalne. Otóż to. W związku z czym nawet zachowanie takiego samego elektoratu PiSowi w gruncie rzeczy niewiele daje. Bo musi dobrać skądś. No i tutaj ma tak naprawdę obecnie dwie możliwości. Albo z Kukiza, który jest na fali schodzącej w dół i nie wiadomo, gdzie to schodzenie zakończy. Albo być może pojawi się jakaś nowa alternatywa. Tak, proponujesz inną perspektywę. Z jednego zrezygnowali, bo przecież myśmy w sensie komentatorzy raczej się spodziewali, takie było oczekiwanie, że na tej konwencji PiS no wreszcie będzie coś, wyjście do klasy średniej. Nic takiego nie nastąpiło, czyli tę sferę sobie odpuścili i ona w gruncie rzeczy zostaje nadal kompletnie niezagospodarowana. Jest w Polsce klasa średnia, bo jest takie określenie biurowa klasa średnia i moim zdaniem to bardziej w Polsce jest. I ta sfera nie, chyba jest... biurowa została spopularyzowana, proszę pana. No ale to jest, ona jest taka, że ona głosuje jakby, ona i tak będzie głosowała przeciwko PiS-owi, jakkolwiek tak, się PiS będzie nazywał. W urzędach są w tej chwili chyba najgorsze. I tak będzie głosowała przeciwko PiS-owi, bo PiS nie zrobił przez ponad 3 lata nic, żeby się do niej uśmiechnąć. Mam wrażenie, że żeby coś zrobił, to akurat tego elektoratu też za bardzo by nie pozyskał. Nie wiem, no Mariusz, bo zapewne się dwie różne perspektywy. Mariusz powiada tak, że szuka PSL, szuka PiS wyborców w wyborcach PSL-u, bo tam musiał mieć największe straty. A Tomek powiada, i ja bliższy jestem tej tezie, szuka PiS na wsi, bo tam jest co wziąć. Ja myślę, że taka była analiza, była dokonana pod kątem skąd brać, no co możemy brać. Pamiętajmy, że najbardziej możemy czerpać ze wsi, bo przy podziale kulturowym to jest nasz kulturowy ten, a teraz, prawda, pan z Bayerfula, prezent wspaniały dla PiS-u, który powiada, że no nie, no ale z tymi zboczeńcami, prawda, to przerasta jego możliwość. Ja myślę, że on, to jest głos, który PiS-owi bardzo pomoże na wsi. No. Nie to, przypadkiem, bo 3 dni pod rząd w wiadomościach okazał się ważniejszy od Chopina. Chyba po prostu po tej deklaracji. Ja się zgadzam z tym, że szukanie jest na wsi po I ta linia, prawda, jest bardzo, bardzo wygodna dla PiS-u. Natomiast no, rzeczywistość dla PiS-u, również ta rzeczywistość wiejska dla PiS-u jest trudna.
bo przypomnijmy, że mamy kryzys w tej chwili również dodatkowo jeszcze z wołowiną. Na horyzoncie pojawiły się czarne chmury nad polskimi jajkami, ponieważ Unia Europejska przysłała nie 151, tylko pierwsze ostrzeżenie w związku z salmonellą gdzieś tam za granicą, prawda? I to są rzeczy, które... A co by nie mówić, PiS jest pragmatyczny, ale polski chłop moim zdaniem jeszcze bardziej. No, polski chłop jest bardzo pragmatyczny, w związku z czym da się z nim tak pogadać. No tak, to są takie, ale to, nie zbędziesz go gładkimi słówkami. Nie, to co mówisz, ale pieniądzem tak. Trzeba mu zatkać gębę bankowym papierem, jak to w panu Tadeuszu kapitan Ryków powiada. W związku z tym to, o czym mówisz, to takie plagi egipskie, które można wskazać i słusznie zresztą, że ich źródłem jest Unia Europejska. Więc... No nie do końca. No zaczyna się w ogóle taka zabawna przepychanka, bo nasz minister teraz rolnictwa podkreślał, że w Czechach znaleziono wołowinę tam 3000 krów nieostemplowanych i że on jest bardzo tym rozczarowany, więc w ogóle to... No, ale powiedzieć, że... Wewnątrz Unii na tym polega właściwie polityka na wzajemnym, tak jak sobie chłopi potrafią jeden drugiemu wypalać trawy, no bo wtedy nielubiany sąsiad, jak wykryją, że nielegalnie wypala trawy, to traci dotacje z Unii Europejskiej. No, sobie podobno nawet chorobę wściekłych krów podrzucać. Tak, tak, bo chłop lubi na tym drugiego chłopa. Wybijaniu własnych garnków, no, jak tej kultowej scenie. Ale to chcecie powiedzieć, że te krowy nasze chore, ten... Pojechały do Czech, się okazuje teraz. To były robione przez komisarzy unijnych tutaj, prawda? W tych rzeźniach. W reportażu, w niemieckiej telewizji nie znajdziesz reportażu o niemieckich nielegalnych ubojniach, chociaż byłoby o czym, a o polskich jak najbardziej. No. Chyba było, tylko szybko... Ale na pewno nie było w prime time i nie grillowane przez dwa tygodnie, tak jak u nas. Ale wydaje mi się, że warto się, bo tak przeszliśmy płynnie do koalicji europejskiej. Wydaje mi się, że jednak warto się pochylić nad perspektywą tego tworu, bo tu jakiś wybór widać. Nie wiem, czy to nie jest tak, że... Znaczy, moim skromnym zdaniem jest to wybór idiotyczny, bo to jest wybór tego, że dla wygrania z PiS trzeba zrobić koalicję wszystkich ze wszystkimi z programem Wszystkim damy wszystko. Czy z programem Wszystko dla Wszystkich. Po prostu to jest coś takiego. Tak, to było wszyscy tylko ze wszystkimi i wszystko dla wszystkich. To było piękne, to piękne fajne hasło. Piękny był komentarz bodajże posła Neumanna dotyczący właśnie tej piątki Kaczyńskiego, bo powiedział, że to jest brutalna demagogia. Innymi słowy, jak rozumiem, oni by chcieli zrobić jakąś niebrutalną demagogię. Brutalna demagogia, to też Neumann chyba pierwszy powiedział, że ukradli wszystkie propozycje programowe, które Platforma chciała zgłosić, w związku z czym jest jej teraz dość trudno to przelicytować, aczkolwiek przy pewnej dozie zdolności da się. I jeszcze tam były jakieś takie oskarżenia, ale coś mi wypadło z głowy w tej chwili. Ale to jest ciekawe, bo tutaj od strony programowej ewidentnie nie ma żadnego programu ta koalicja europejska, czyli pozuje tylko i wyłącznie pewnego rodzaju takim... Programem jest Europa. No ale to nie wiadomo co znaczy. Takim podziałem jakimś kulturowym, właściwie plemiennym, tak? Że my jesteśmy tym jakimś tam plemieniem, które jakoś to wszystko, to no samo z grubsza, ale zrobi to jakoś inaczej, ale lepiej i po europejsku. Europejsko-liberalnym. Tak, znaczy, no. Można było zakładać, że oni pójdą w wątek, który budził emocje, czyli ten wątek agresywnego antyklerykalizmu, takiego lewactwa, tylko że z PSL-em no to już trochę trudno, więc to chyba też odpada. No to co zostaje? Na wybory europejskie, być może na wybory do Sejmu też, zostaje stworzenie, poza oczywiście tym, że tam wszystkich powsadzamy, żeby było tak, jak było i tak dalej, zostaje stworzenie przekonania, że PiS jest partią antyeuropejską, że to jest walka o nasze pozostanie w Europie. I ja myślę, że to rzeczywiście będzie główna linia przekazu przed wyborami majowymi. Jak będzie przed jesiennymi, nie wiadomo, bo nawet nie wiemy, czy koalicja europejska obecna przetrwa. Pójdzie razem znaczy, jedna, do tamtych jedna rzecz wyborów. Jedna rzecz też jest pewna, to znaczy Grzegorz Schetyna i jego współkoalicjanci zalicytowali o wybory europejskie, a Jarosław Kaczyński zalicytował już o wybory parlamentarne. I to jest puenta tej części rozmowy, do której to rozmowy wrócimy za chwilę.